przedstawiamy film poglądowy pokazujący niebezpieczeństwo, które grozi, jeżeli będziemy zbliżać się do drewnianych falochronów znajdujących się na kąpielisku. Tutaj akurat na kąpielisku w Ustce, ale wiemy, że jest masa kąpielisk z takimi budowlami hydrotechnicznymi. Ratownicy pokażą, co może nam grozić. Różnica poziomów zaraz przy drewnianych ostrogach i zaledwie 1,5 do 2 metrów od nich może być bardzo, ale to bardzo duża. Na filmie widzimy ratownika, który przy samych falochronach nie ma dna, a wychodzi 1-2 metry od nich i praktycznie ma wody do kolan, do łydek. A przy samych falochronach, jak widzimy, jest bardzo głęboko, zarówno z jednej i z drugiej strony. Różnice głębokości mogą być jeszcze większe i z tego powodu niebezpieczeństwo też jest tutaj ogromne. Apelujemy przede wszystkim do rodziców, żeby pilnować swoich dzieci. Zresztą jest to obowiązek na kąpielisku. A w tych warunkach, na których widzimy tutaj ratowników, którzy znajdują się pod palami, bardzo dobrze widać te różnice głębokości. Jednak jeżeli dojdzie do tego wysoka fala, dochodzą jeszcze ogromne prądy wyciągające w morze, zarówno w tym dole, jak i prądy wciągające do tego dołu. Dlatego kąpiel w pobliżu falochronów jest ogromnie niebezpieczna. Zalecamy, aby wszyscy kąpiący, korzystający z kąpielisk, zarówno w Ustce, gdzie znajdują się takie falochrony, jak i innych kąpielisk i plaż, gdzie tylko takie drewniane ostrogi będą, trzymać się od nich jak najdalej. Dodatkowo, jeżeli wpadniemy do takiego dołu, na tych drewnianych ostrogach znajdują się bardzo, bardzo ostre muszelki, które powodują skaleczenia i później może dojść do zakażenia. Staramy się odgradzać, informować o niebezpieczeństwie czyhającym w tym dole, jednak nie będziemy wszędzie i nie wszystko uda się zabezpieczyć. Ratownicy Słupskiego WOPR pracujący na plaży w Ustce przedstawili Państwu niebezpieczeństwo, jakie może na nas czyhać. Dlatego apelujemy o rozwagę i ostrożność.